Także idziemy w tunele. Nie wiem, co tam znajdziemy. Kazali nam iść w tunele. Szukamy jakiejś części do samolotu. Do naszego statku. Będzie może coś ciekawego będzie, dobra. Wyskanowałem raz. Lecimy. Jesteś przyjazny. O panie. To jest zamknięte. To one wystraszyły Griza? Dobra. Wick Coli, żeby tu nie zasnąć. Dobra, nie możemy jechać. Dobra, co my tu chcemy? Chcemy jakieś szczury. Ja umiem wysoko skakać. Szczury gryzą się z tym. Szczury gryzą się z... Nie wiem, co to jest w ogóle? Jakiś ślimak bez skorupki? Zacny pojedynek. Ja obstawiam szczury. Szczurów jest więcej. No, szczury wygrały. Dobra, pomożemy może. Dobra. Ała. No i jednak dobrze, że pomogliśmy. Tak to byśmy sobie poszli, ominęli znajdźkę, no. W ogóle mam trzeci level, więc nie wiem czy to dobrze. Wiem, że to jest bardzo słabo w sumie. Zakurzone i opuszczone. Więcej złomu, co? Prosty rubiec. Pozbieraj sobie rubiecie i dodaj więcej rubieci. Dobre jest kombo z tych mieczy, podoba mi się to. Jestem fanem podwójnych mieczy od teraz. Znaczy od teraz, no z dłuższego czasu. Bo cały czas praktycznie gram. O, tutaj coś jest. Dobra. Zamknięte. Z drugiej strony. O to chodziło? No, chyba o to ci chodziło, bo co? Co ty chcesz więcej, kolego? Lecisz! Chyba przeżył. Głupio by było, jakby główny bohater zginął w takim momencie. Dobra. Co, wstawę i jedziemy, no. Im wcześniej dotrzemy do Griza, tym szybciej. Lepiej to sprawdźmy. Nie jest pącik. Muszę zajrzeć w głąb siebie. No zajrzyj. Dobra. Mamy jakieś umiejętności, nam podstawy się świeciły. Dobra. Mocy, mamy dwa punkty do rozdania. Co my chcemy z tych dwóch punktach? Bo to mnie ciekawi. To jest całkiem spoko, nie? Jak ja bym mógł tego na dole w piwnicy tak sobie szybko rozdupcyć. Takim czymś. I to też jest super, nie? Tylko, że ja nie mam żadnego punktu w to dole. Super. A to?
rozszerzone wstrzymanie, dobra. No ale te rozszerzone wstrzymanie ogólnie to tak się długo ładuje. Dezorientacja, odporność. Szybszy refleks, wskaźnik blokowania odnawia się szybciej. Dobra, to jest wzmocnione HP, tak? Tak. Tu poty dają więcej, no w sumie. W sumie to byłoby ok, nie? Ja bym się z tego bardzo cieszył. No serio? To tak szybko. Dużo do rozwinięcia. A tak z powietrza. To jest słabe, słabo to wygląda. Rzut mieczem, tak? Nie, to jest ten kompost. Ale ja mam podwójne miecze. Podwójny chwyt, właśnie. Swalone cięcie. Ty, ale no w sumie to może być też dobre, nie? No to w sumie to skupione parowanie nie będzie działało na te duże potwory. Szczepione odbicie. Pokaż mi to jeszcze raz. Daj całkiem spoko, nie? Tam mam coś do odblokowania. Widzę zablokowana. To pewnie kogoś poznamy, ktoś nas tego nauczy. Ale dobra. Spójrzmy na te umiejętności. Mniej przeciwnie, co? Dobra, to jest eliminacja. Telekineza, dezorientacja. Dobra, wiecie co? Pójdźmy po prostu full of to. Oświecenie, dobra, oświecone, coś tam, odblokowane. Już mamy na maksa, tak? My nie chcemy całego drzewka na maksa. Potrzebujemy energii, czyli energia się zgadza. To jest super, a to co to jest? Szybkie dodge, dobra. Dobra, pomyślimy, jak dostaniemy punkty do rozdania. Training coś się też świeci, podstawa też się coś świeci, a dobra, mniejsza. Właśnie to mnie denerwowało, że w pierwszej części musiałeś iść w miecze, że... Właśnie to jest to samo, nie? Przypomina mi to tereny szkoleniowe Jedi, ale wygląda trochę inaczej. Starzej. Tak, tak. Starzej. Właśnie w pierwszej części było podobnie, że musiałeś mieć dużo energii, żeby cokolwiek robić. I miałeś te dwa skille, głównie odpychanie i przyciąganie. I to my to właśnie nie lubimy, potrzebuję czegoś, co... Co by fajnie energię wykorzystało, mocy Jedi. O tym chodzi, lubię skorzystać z mocy Jedi'a. No widzę, że w tej części też będzie jakiś niedobór, niedosyt. O kurczę. Że będzie jakiś niedosyt. No i żebym spadł. Będzie jakiś niedosyt znowu, nie? Dobra, czy to na pewno tamtędy mam iść? Mam iść tam do góry, tak? Tutaj coś jest? Nic nie ma. No dobra. Ja już nie wiem. Co miałeś? A chodźmy tam zobaczyć. Ten jest pońcik jakiś, nie? Znaczy, tego pointa to ja przyszedłem. Dobra. Dobra, skupmy się. Idziemy tutaj. Co tutaj jest? Ładnie wygląda wszystko. Nie powiem, że nie. Ładne kolorki. Świeci się. Mogę coś zabrać? Mogę coś opchnąć? Prawdziwy Polak. To miejsce wciąż ma zasilanie. Zobaczmy, czy możemy włączyć światło.
Zobaczmy, najpierw to ogarnijmy, gdzie mam iść. A tu co? Nieźle. Myślisz, że możemy po tym iść? No, jak najbardziej. Przykro mi, że do tego doszło. Czy to wykasowanie pamięci? Nie. Rada nie wymaga takiej akcji. Więc przynajmniej będę cię pamiętać. Jestem gotowa. Jak się nazywasz, droidzie? Jestem ZNA4. Czy mogę służyć zakonowi? Zee. Powiedz, jak przebyć otchłań Kobo? Nie mam takiej informacji w moich bankach pamięci. Mistrzyni Kree? Jesteś świadoma, że Republika wydała rozkaz pełnej ewakuacji? Tak. Dlatego mam dla ciebie bardzo ważne zadanie, Zee. Weź to. Klucz kalibracyjny? Ależ świetny model. O, rety. Wow. Użyj go, by otworzyć węzeł w lesie. Zejdź pod ziemię, nie zatrzymuj się. To rozkaz Zee. Nie pójdziesz ze mną? Nie. W węźle jest klucz do Tanaloru. Pospiesz się, Zee. Albo przepadnie na zawsze. Niech moc będzie z tobą. Klucz Tanaloru. Dobra, już mam nazwę na odcinek nawet. Fajnie. Dobra, czyli musimy otworzyć to wszystko. Dobra, bierzemy ten klucz. Chyba bierzemy ten klucz i idziemy. Droid siedział tu chyba od setek lat. Dzień dobry. A może wieczór? Coś jest nie tak. Nazywasz się Zee? Tak, zgadza się. Skąd wiem? O, nie. Jestem uwięziona. Uwięziona od... Ile minęło czasu? Jestem Karl, a tu Billy. Pomożemy ci. Miło was poznać. Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc. Dobra, to jest Karl. Ja go w poprzednim odcinku źle nazwałem. Także się poprawiam. To jest Karl i Billy. Dobra. Tu jest potrzebna energia, dwie energie, tak? Tu jest do odblokowania. Czyli chyba... Na zawód! Jesteś Jedi! Czy to moje fotoreceptory zawodzą? Nie zawodzą, Zee. Zgadza się, jestem Jedi. Ale przecież nie jesteś odziany w stosowne szaty! Ja bardziej lubię poncho. Połączę. Nie masz poncho. No, a może i ma poncho. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Czy tutaj coś potrzebujemy? Jest druga kulka, tak? Nie, to nie jest druga kulka. Użyj tych kul, żeby aktywować most. To pozwoli ci dosięgnąć panelu sterowania dźwigu. Chyba? Po tylu latach bezczynności trudno powiedzieć. Droid ma parę luźnych śrubek. Co to było? Powiedziałem... Trzymaj się, Zee. Dobra, mam kolejną kulkę.
Kolejna kulka chyba. To muszę tu trzy kulki na pewno wsadzić, tak? Ta kulka jest strasznie słaba. Przesadźmy ją tutaj. Dobra, czyli potrzebne są tu dwie kulki. Muszę jeszcze jedną kulkę znaleźć. Może by tą kulkę zabrać tam i postawić. Ale tutaj coś jest jeszcze ciekawszego? Coś tu ciekawego jest do zebrania? Nic. Dobra, czyli bierzemy tamtą kulkę z tego mostu. Tam już nic nie ma. Pakujemy ją tutaj, tak? Zaraz cię uwolnię z ich. Nie spiesz się. Tkwię tutaj zaledwie od jakiegoś czasu. Twoje imię nie widnieje w mojej bazie danych. Kiedy przeszedłeś próby? Nigdy. Zostałem pasowany na polu walki. A jakiż był powód tak rażącego naruszenia protokołu? To długa historia. Dobra. Ja muszę to zrobić. Tam jest jakaś skrzynka, ja bym bardzo chciał tą skrzynkę dostać. Ale nie wiem, czy ja stamtąd wyjdę. No nie. Zobaczmy, czy coś tutaj możemy. No, czy się podoba, nie. Ci wydawało. Tu nic. Tu też nic. Chyba tam muszę iść, bo nie widzę innej opcji. Ale ładne ślady tu zostawię, tak ładnie to wygląda. Idziemy do skrzyneczki. Barwy Jedi. Dobra, tu coś jest. Czyli tu trzeba będzie coś połączyć. Kulkę. Tak czy siak, udało ci się. Podejdź tu. Chcę ci podziękować twarzą w twarz. Dziękuję, Karl. Nie ma sprawy. A teraz, jeśli pozwolisz, już zbyt długo czekałam. Mogę zerknąć? Cóż, ja muszę przyznać, że faktycznie potrzebuję naprawy. Więc Zi, co to Tanalor? Planeta ukryta w otchłani Kobo. Jest tam świątynia Jedi. Bastion światła zakonu na galaktycznym pograniczu. Przynajmniej taką nadzieję wobec Tanaloru żywiła moja mistrzyni. To wystarczy. Tylko jak się stąd wydostać? No, mogę ci z tym pomóc. Czy to było to? Nie. A! Tak, chodźmy tędy. Za mną. Dobra, jak patrzyłem na ostatnie filmiki, dźwięk. Trzebuję mieć większy, po prostu więcej dźwięku, tak? Mam nadzieję, że tyle będzie dobrze. Może i nawet na po prostu same dialogi damy 60%, na ogólne 50%. Efekty może i te zwiększymy do 50. Muzyka chyba nie jest aż taka ważna, myślę. Jesteśmy w komnacie medytacyjnej. Mistrzyni Kree zaprojektowała je do treningu Jedi. Pamiętam to, ale nie kojarzę, do czego służy. Mistrzyni Kree miała błyskotliwy umysł. Znasz ją, Karl? Niestety nie miałem przyjemności. To nic, ale myślę, że ona by cię polubiła. Wyjście jest w tę stronę. Mam wielkie szczęście, że akurat... Zatkano atut.
Odkryto atut. W grze może znaleźć różne rodzaje atutów, które w znaczący sposób mogą zmienić rozgrywkę. Dobra, super. Miejsce na atuty. Rozpocząc z trzema dostępnymi miejscami na atuty. Spoczynasz. Rozpoznasz. W miarę rozwoju postaci możesz odblokować kolejne miejsca. Szczególnie potężne atuty mogą wymagać wielu miejsc. No dobra. Wyposażenie atutów. Atuty w dowolnym momencie oglądać w sekcji. Aha, czekaj, atuty można w dowolnym momencie oglądać w sekcji atuty w menu zdolności. Aktualnie wykorzystane atuty można zmienić w punktach edycyjnych. Tak, można tu utkwić na wieczność. Ale śmiga ten robot. Fajny jest. Zee, ta planeta, którą wspominałaś. Jak ona wygląda? Panalo? O, cóż za cudowne miejsce. Jak mam się tam dostać? Trzeba przebyć odchłańkowo. To musi być wiedza, którą twoja mistrzyni usunęła z twoich banków pamięci. Och, musiała mieć swoje powody. A, żeby się bronić przed. Przed na przykład takimi pieszcami. I imperatorem samym. Kiedy ostatni raz tu byłam, to miejsce ziało pustką. O, a nieboskłon przecinały meteory. Oj, chyba spałam wyjątkowo długo, nieprawdaż, Karl? Tak. Bez obaw. Jestem z tobą. Pomogę ci stanąć na nogi. Może i nie jesteś stosownie odziany, ale... Teraz wiem na pewno, że jesteś Jedi. Chodźmy. Za chwilę przyjdę, Karl. Nie czekaj na mnie. Ależ dziwna zabudowa! O rety! Co to jest? Dobra, my musimy iść chyba do punktu medytacyjnego. Wysłowić się nie umiem. Dobra, musimy sprawdzić, gdzie ten punkcik jest. Aha, to masz tam. Dobra, czyli mamy trzy miejsca do odblokowania na nowo. Dobra, może pójdźmy do tego za plecami, co? Tam jest coś nowego. Tam może być punkt, który właśnie widzę. Chyba, że idę do tego, który... No, ja jestem trochę upośledzony. Trzeba mi przyznać. Idziemy do nowego punktu. Coś nowego jest? Tam widzę ściankę do skakania. Alpaki. Dobra, mamy trzy bramy. Sprawdźmy może tą najpierw, co? Może coś znajdziemy? Przydałaby się pomoc, Billy. Dobra, to coś jest fajnego. Że to jest stajnia w końcu. Siema. Też przyszedłeś posłuchać? Nie, tylko tędy przechodzę. Polujesz na dźwięki? Zgadza się. Billy nagrywa śpiew szybołowów. Brzmi świetnie. Wydaje mi się, że w salonie Pailuny w placówce przydałoby się trochę występów na żywo. Sekunda. Dobra. Ma interesujące. Cześć, dobra. Mały. Tu jedno odblokowaliśmy, ale widzę, że jest drugie zaraz do odblokowania. Gdzieś tutaj. W ogóle jest chyba już eksploracja mapy, co?
A my byśmy chcieli w sumie robić tą fabułę, jak w dalszym ciągu robimy. Zbocza. No dobra, mamy kolejne odblokowane. Pójdźmy tutaj. Coś na czerwono tutaj jest. Algi jakieś może. Tego nie otworzę. Jakieś roboty były. Tam jest robocik. Teraz skrzynka jest pod spodem, tak? Tak. Skrzynkę mamy pod spodem. Przejdźmy może tutaj. Odkryjmy trochę tej mapy. Tam od razu widzę punkt kontrolny, którego jeszcze nie mam. Więc może pójdźmy do tego punktu. Zapiszmy w ogóle grę w tym punkcie i wtedy pójdziemy sobie z robotem normalnie ciągnąć fabułę. To będzie chyba, myślę, najrozsądniejsze wyjście. I ogólnie to jest chyba farma. I bym się koń... Znaczy koń, nie wiem. Wróci. To by mi się przydało. Cieszę się, że znów jesteś na Kobo, Kal. Nie ubijesz się, co? Poza tym zawsze stawiasz dobro innych ponad własne. Skąd wiesz? Pachniesz adrenaliną. Masz błoto na spodniach i rozbiegany wzrok. Nazywam to okiem łowcy. Aby wytropić zwierzynę... Myśliwy rozwija zdolność obserwacji. Gwoli ścisłości. Twoje przyjazne zachowanie w ogóle mnie nie przekonuje. Tak? Żebyś wiedział. Jesteś naturalnym łowcą i bardzo dobrze o tym wiesz. Dobra, ale kiedy ja się nauczę jeździć? Chcę jeździć na tym. To jest stajnia, to wygląda jak stajnia. Kto cię nauczył polować, Mousy? Dorastałam w dużej rodzinie i rywalizowałam ze swoim rodzeństwem. O uwagę, pochwały. Czasami o jedzenie. Musiałam być najsilniejsza, żeby się wyróżnić. Musiało być ciężko. Mama była dla mnie najbardziej surowa. Zawsze wytykała mi błędy i krytykowała moją technikę. Pewnie przez to stałaś się twardzielką. Pewnie tak. Ale w końcu przestało mi się to podobać. Chyba dlatego przeniosłam się tutaj. Ja ledwo znałem swoich rodziców. To nie zawsze musi oznaczać coś złego, prawda? Dobra. Jak bagniaki trafiły na Kobo? Za to możesz podziękować Grizzowi. Przewiózł je tu przypadkiem. Przynajmniej tak słyszałam. Sama widziałam, jak jeźdźcy zabijają je na pęczki. Dlaczego ktoś miałby zabijać bagniaki? Moment. Dobra. Ja widzę, że się tutaj po prostu nie nauczę w tej stajni niczego. Więc... Idźmy po prostu do punktu, bo to jest stajnia, tak? To nawet pokazuje, że to jest stajnia. Ja się tam nauczyć niczego nie mogę. Idę jeszcze do środka, zobaczymy, czy ktoś tam jest. Aha. No tam... Aha, ja tam nie mogę nawet wejść. Dobra, widzę, że to jest chyba... Wiecie co? Chyba jeszcze nie jest na późniejszym etapie gry. Ale zjedźmy do punktu. Spędźmy trochę fabuły jeszcze bardziej. Piszmy grę w ogóle. Kiepsko ze mną, mały. No, bardzo z tą kiepską. Masz ponad połowę HP. Ale już chusta. Gdzie ten punkt? Tam jest. Co jest tą postawą? Co tu chodzi? Szybkość, szybkość, szybkość.
Jest jakaś skrzyneczka? Nie. Co to jest ciekawego do eksploracji? To jest jakiś skrót, tak? Zajmijmy sobie tego bocika. Robocika jednego. Nie ma za szumowinę. To jest do podniesienia coś? Nie. Po prostu lampa. No co jak tutaj wrócił? No oczywiście. Bidi, z tym? Już mi lepiej. Nic tu nie ma. Dobra. Tu wejdziemy. Oczywiście, że tu mały wejdziemy. Potrzebna pomoc. Dziękuję, mały. Rację, widzę, tam jest dobra jaskinia jakaś. Tam jeden punkt odblokowany. Dobra. Wiecie co? Idę może do robota od razu. I szczerze mówiąc chyba nic ciekawego nie ma. Tam się coś świeci, ale... Ale tam nic ciekawego nie ma. Wsówka z wędrowca. Chodź, robocik, idziemy. Nie jestem szpiegiem jeźdźców chaosu. Przyjaźnię się z Kalem Kestisem. Kałem ktoś tysiem? Słuchaj, kolego, już ci mówiłem, że szukasz w złej kantynie. Nie znam nikogo o nazwisku Kal Kestis. Hej, Gris. A ten Kal Kestis. Mam żyroskop. Dotarłeś. Dobrze cię widzieć. Gris Drytus, to jest Bo Takuna. Był na Coruscant. Bez niego nie uszedłbym z życiem. O, no dobrze, miło mi cię poznać. Niestety obawiam się, że nie mam już żadnych wolnych łóżek. Chwileczkę. Znowu? Kal, masz bardzo nieładny zwyczaj przygarniania przybłęd. Jestem Zien A4. Pokornie służę zakonowi Jedi. O, jeszcze jej nie powiedziałeś. Utknęła pod ziemią. Nie widziałem takiego modelu. Wygląda niemal jak antyk. Znalazłeś tam coś wartego kredyty? Kredyty? Ha! Kal, ocaliłeś mnie, ale... Muszę cię prosić o coś jeszcze. A, zaczyna się. Mistrzyni Santarii kazała mi otworzyć węzeł w lesie, ale biorąc pod uwagę mój stan, nie mogę wykonać tego zadania. Proszę. Jeśli zawiodę, możemy na zawsze stracić klucz do Tanaloru. Momencik. Czy ty powiedziałaś Tanalor? Słyszałeś o nim? Tak, wśród poszukiwaczy krąży legenda o zaginionym świecie pełnym skarbów. Może to jednak coś więcej niż mit. Może to sprawdźmy.
Ale najpierw muszę naprawić modliszkę, zanim dorwą ją jeźdźcy. Będę cię eskortował i osłaniał podczas napraw. Naprawdę jest taki twardy? Nie licząc Sir, to najlepszy ze wszystkich strzelców. Dobra, zajmiemy się modliszką. Zobaczę, co jest w lesie. Dzięki, Kal. Gdy tylko odzyskam pełną sprawność, szybko dołączę do ciebie przy węźle. Naprzód! Spokojnie, zabytku. Kiedy oni pędzą ku przygodzie, może trochę opanujesz przepustnicę. Chodź ze mną. Skalibruję cię, wyczyszczę i opowiem ci, co cię ominęło. Kal, zamknę salon, żeby jeźdźcy nam go nie zdewastowali. Skorzystaj z tylnego wyjścia. Tylnego wyjścia? Salon. Okej. Dzięki staremu Kala. Rozwija, dostępne są teraz nowe sklepy i zajęcia. Odblokowano sklep Jimmy. Zwerbowany do placówki. Dobra. Uzbrojeni po zęby? To ty! Jesteś tu nowy, prawda? Nic nie mówiłem. O, no tak! Znowu dzwoni mi w uszach! Ostatnie wybuchy droidomin niemal urwały mi głowę! Niedaleko drogi do kanionu przekopu jest pewien budynek! To tam prawie mnie załatwiły! Pewnie pilnują czegoś ważnego! Ale ja nie zamierzam tam wracać. Może sprawdzimy, o co chodzi? Proszę bardzo! Byle ostrożnie! Zaraz chyba zwariuję przez to dzwonienie! Dobra, ale ja bym chciał coś kupić, nie? Może coś fajnego by się tu trafiło, bo tam jest domek, tam jest stajnia, która mi nic nie daje. A tam jest sklep, którego nie mam. Chyba, że się już drzwi otwierają do środka. No, oczywiście, cieszę że tak. Się, że tu jesteś. Trzeba przejrzeć nasz sprzęt. Okej. Porządny towar. 100% gwarancja. Tajemniczy klucz. Ten klucz otrzymamy, który jest lepiej damy. To co to jest? Nigdzie indziej tego nie znajdziesz. Ta, to twój muzyczny. Nie, wiecie co? Mnie to korci ten klucz. Jakiś łajdak uruchomił system ochronny mojego sklepu i drzwi zamknęły się na dobre. Może twój mały droid mógłby wykorzystać ten zapasowy kod i je otworzyć. Wielkie nieba, udało ci się! Nagrodę możesz zabrać cokolwiek zechcesz. Stymów nigdy za wiele. Super, mam 4 stymy. To mi się podoba. Coś tu jeszcze ciekawszego jest? Nie ma. Witaj. Rzuć okiem na moje towary, a znajdziesz najlepsze komponenty i rozmaitości po tej stronie zewnętrznych rubieży. Masz gwarancję od Domy Dendry. Słyszałeś? To gwarancja. Zgadza się. Zbudowałam ten sklep na zaufaniu i jakości. Chciałabym, żeby tak pozostało. No dobra. Ale ja już nie mam żadnych tych do wydania. Jeżeli... Są dwa wyjścia. To czekaj. A on pobiegł do stolika, tak? Ja z stoliku nie mogę się przebierać. To ja mogę tu jeszcze. W domku byłem. Tam po drugiej stronie jest coś.
tam coś pokazuje, dobra, to tam. O rany, nie wyglądają przyjaźnie. Okej. Się nie da wejść. Coś jest. Aha, to jest niby ten sklep, tak? Ale on jest chyba zamknięty. Otwórz. Nie chciałem tam wchodzić. Tam jest zejście na dół, nie? Dobra, teraz wiemy przynajmniej. Na cielepcie tu nic nie przegapiłem, tak myślę, nie? Wzięte to wzięte. Jedźmy do góry. Bo jeszcze tam jednej rzeczy nie wyeksploatowaliśmy, ale tam raczej chyba nic nie ma, myślę. Ale mi korci, żeby tam pójść po prostu. Tam jest później przejście. Ty się cofa tam do góry, tak? Kolejne przejście. Ale tam byłem chyba, mi się wydaje. Kolejny zapis. Nie, dobra, nie idźmy tam. Hej, od jak dawna jesteście razem? Za długo. Byliśmy jednymi z pierwszych mieszkańców i obaj szukaliśmy priorytu. Nie mieliśmy pojęcia, co robimy. Nic nie mogliśmy znaleźć. No i przypomniałem sobie, że nie lubię świeżego powietrza. A ja na słońcu spaliłem sobie gastrodermę. Mało przyjemne. Wtedy zauważyłem najbardziej żałosnego, zdezorientowanego poszukiwacza na planecie. Ramsiego Foro. Ja też. Oczywiście od razu obaj zaczęliśmy kpić z niezdarnego Ramsiego. A Gulu rzucał dobrymi tekstami. Gido też. Od tamtej pory trzymamy się razem. Bo coś nas łączyło. Ramsey był do bani. Wciąż chce mi się śmiać. Dobra, nie no, idźmy. Robimy fabułę dalej. Idźmy zrobić tą fabułę. Dobrze widzieć, że sobie poradziłeś. To jak się potoczyły sprawy? Brawo, nie żyje. Tak czułem. Moment. Jak ci się żyje na Kobo? Zostawiłeś wszystko tak, jak chciałeś? Musiałem, młody. Trzymać się zda... Daj mi chwilę. No, barmanie! Gdzie ta obiecana kąpiel w smarze? Już się co na pewno nie spełnia przepisów. Nawet tych z pogranicza. Chwyć się czegoś. Obawiam się, że... Mogę tamte wejść? Nie mogę. On coś mówi o tym innym wejściu, nie? Ajajaj. Czyli zero tylnego wyjścia. Czy wyjść tamtędy? Na pewno się zapiszmy, idziemy jeszcze raz. Nie, bo ja tutaj byłem, nie? Tam jest przejście, ale to nie ma sensu tu iść w ogóle.
Otwórz leśną bramę. Otwórz leśną bramę. Nie, to jest u góry, nie na dole. To jest... No... U góry, tak jak myślałem. Przejść górą, przejść tędy, przejść tam. Dobra. Tu się po prostu wróćmy. Wrócimy się, pójdziemy tam. Robimy misję. Ale tu jeszcze nie byliśmy. Trzeba się umyć. Jak to się tutaj znalazło? Okej. Otwarcie to znaleźliśmy. Taki smaczek, że w kiblu znajdujesz ciekawego w ciebie. Dobra, idziemy tam. Ja może z nią trzeba dłużej pogadać po prostu. Jak bagniaki trafiły na Kobo? Za to możesz podziękować Grizzowi. Przewiózł je tu przypadkiem. Przynajmniej tak słyszałam. Sama widziałam, jak jeźdźcy zabijają je na pęczki. Dlaczego ktoś miałby zabijać bagniaki? Właśnie. Nie można ich zjeść. Nie można oskurować. Nawet ich nie sprzedasz. Jeden z wodzów jeźdźców chaosu strzelał do nich dla zabawy. Pokaż mi, jak do niego trafić. Nie musisz. Już się tym zajęłam. Dobrze. Pozdrowienia. Aha, to tyle. Czy my idziemy do tej białej bramy? Dobra, idziemy do białej bramy. Dobra, to jest punkcik, więc... Skup się. Po prostu zróbmy sobie zapis. Uważnie tak działa, że ja muszę się wrócić? Mam wyjść? Bo tędy nie wejdę, serio? Słyszę cię, Bidi. Zobaczmy. Cześć, mały.
Potrzebny mi z tym. Dobra, wracamy się. Dziwne. Dobra. Idźmy do miejscu. Tu nie ma mapy. O jest, jeszcze koczu. Dobra, 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 dobra. To będzie. Uśpa. Czekaj, to będzie teraz po tamtej stronie, okej. Okay. Znowu 50 razy jedną rzecz przewodzić. Ajajaj. Tak być nie może, że to jest takie wkurzające. Przeskoczysz? Bo ty nie przeskakujesz. Okay. Nie wiem, no. Ej, padłem. Podnieś się.
O kurwa ma, znaczy kurczaki. No szkurczak. Ale to jest denerwujące, naprawdę. No i zobacz, jak to szybko się tam zmienia, no. Kurwa. A znaczy kurczaki, nie? Nie wiem, to już mnie denerwuje. Prawda. Noż, i to jeszcze się zmienia tutaj. Dobra, zabij mnie, no. Się nie da wszystko żyć. Dobra, widzimy się za, nie wiem, pół godziny. Noż ja pierdzielę. Czekaj, to idzie na tamtą stronę, tak? No nie wiem, ciężko się to skręca w ogóle. Oj, jeszcze spadłem. Dobra. Ja tu zakończę odcinek, a po prostu widzimy się, jak już to przejdę po prostu, bo tak.